rozpoczyna się rozmowa z sobą. Co to znaczy, że trafiam w treść, co do której umówili się ludzie, by ją nazwać ważną i wielką i głosić sobie nawzajem? W jaki sposób ująć? Jakimi słowy wyrazić to, czym jest poezja Karola Wojtyły? Jest to zadanie niezwykle trudne. Opierając się na jego różnych pismach, także tych niepoetyckich, filozoficznych, teologicznych, rzec by można, że to człowiek w poszukiwaniu transcendencji. Człowiek w poszukiwaniu transcendencji. W swoim filozoficznym opus Vitae, Osoba i czyn, Karol Wojtyła mówi o dwóch rodzajach transcendencji, do której zdolny jest człowiek. Mianowicie o transcendencji poziomej, niejako horyzontalnej, oraz o transcendencji pionowej, czyli wertykalnej. Ta transcendencja pionowa to zdolność człowieka do otwierania się na Boga, na tego, który jest inny, daleki, a z drugiej strony tak bardzo bliski człowiekowi, o czym mówi cała poezja Karola Wojtyły. Transcendencja poziomowa to zdolność człowieka do kontaktu z drugim człowiekiem, do wychodzenia ku drugiej osobie ludzkiej. W tym spotkaniu z Bogiem, transcendencji pionowej, używając terminologii Karola Wojtyły, patrząc także przez pryzmat jego poezji, możemy powiedzieć, że Karol Wojtyła wskazuje na dwie drogi. Pierwsza to doświadczenie, spotkanie Boga stworzenia, w pięknie i wielkości stworzenia Bożego. A także niejako w odblasku tego stworzenia, do którego i człowiek przykłada swoją rękę w dziełach kultury, historii człowieka. Ale Boga spotkać można także we własnym sercu, gdzieś na dnie duszy, jak mówili mistycy, bo chyba o mistyce trzeba mówić, czytając poezję Wojtyły, na dnie duszy znajduje się jakby zwierciadło. Jeśli jest wystarczająco oczyszczone zwierciadle tym, człowiek może dostrzec Boga. I co o tym Bogu mówi? Dalekie wybrzeże ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przelecisz tamtędy jak tak. Musisz stanąć i patrzeć. Coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Zachwyt Bogiem. To na pewno jedna z najważniejszych cech poezji Wojtyły. A z drugiej strony zmaganie. Zmaganie tego, który usiłuje posłużyć się słowem ludzkim, aby wyrazić to, co niewyrażalne, aby opisać tajemnicę. Jesteś ciszą, wielkim milczeniem, powiada Wojtyła o Bogu. I nasuwa się takie skojarzenie do teologii ojców Kościoła,
do podejścia do opisywania Boga, które zostało nazwane teologią apofatyczną, teologią milczenia. Możemy powiedzieć, kim Bóg nie jest na pewno, ale bardzo trudno nam jest powiedzieć, kim tak naprawdę jest. To zmaganie docierania do tajemnicy jest tak mocno obecne w poezji Wojtyły. Zwolna słowo odbieram blask. Słowa zatrzymują się na progu, nie docierają do końca, nie potrafią ująć tego, co w najwyższym stopniu piękne, dobre, święte. A jednak Wojtyła zachęca nas, abyśmy słuchali naszego serca, abyśmy spróbowali dostrzec w nim tę tajemniczą obecność, która choć trudna do ujęcia, jednak ożywia w samej istocie naszego istnienia całe nasze życie. Bo wierzę w tęsknoty ludzkości, topolom podobne i sosnom, kolumnom podobne piękna i rezurekcją i wiosną. Ojciec dr Andrzej Jastrzębski bardzo poruszył nasze serca swoją refleksją na temat poezji, istoty tej poezji, poezji świętego Jana Pawła II. Ale my naszą część artystyczną zaczniemy może bardziej mniej refleksyjnie, chociaż wiersz, którym zaczniemy nasz popołudnie, jest również głęboko refleksyjny, ale również silny w wyrazie. To jest wiersz Juliusza Słowackiego, napisany w okresie mistycznym jego twórczości, czyli właściwie w ostatnim okresie jego życia, rok przed śmiercią, w 1848 roku. A brzmi on tak. Pośród niesnasków Panu uderza ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze, jako ten Włoch. On śmiał, jak Bóg pójdzie na miecze. Świat mu to proch. Twarz jego słowem rozpromieniona, lampą dla sług, zanim rosnące pójdą plemiona w światło. Gdzie Bóg? Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce stanie, bo moc to cud. On się już zbliża, rozdawca nowych robowych sił. Cofnie się w żyłach pod jego słowy krew naszych żył. Serca się zacznie światłości Bożej strumienny ruch. Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, bo moc to duch. A trzeba mocy, by się ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon, a chór aniołów kwiatem umiata dla niego tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoni. Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, poniesie wieść, nowinę słodką, że duch już świeci i ma swą cześć. Niebo się nad nim piękne otworzy z obojga stron, bo on na świecie stanął i tworzy, i świat, i tron. On przez narody uczni bratnie, wydawszy głos, że duchy pójdą w
celnie, ostatnie przez ofiar. Moc mgłoży sakramentalna narodów stu, mocna przez duchy będzie wierna przed trudno. Takiego ducha wkrótce ujrzycie ciebie, potem twarz. Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, robactwo, gaz. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrze kościołów on powymiata, oczyści się. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień. Gaudium Mater Polonia, ciesz się Matko Polsko, że syna masz szlachetnego. Sław liczne, niezwykłe czyny, godne sługi Bożego. Gaudium Mater jest hymnem pochodzącym z XIII-wiecznej łacińskiej rymowanej historii o świętym Stanisławie Szczepanowskim, autorstwa dominikanina Wincentego z Kielczy. Muzykę zaczerpnięto z włoskiego chorału o świętym Dominiku. Ze względu na swój majestatyczny charakter, pieśń ta od wieków jest w Polsce wykonywana w szczególnie uroczystych chwilach. Obecnie usłyszymy ją w wykonaniu chóru naszej parafii pod dyrekcją pani Urszuli Gross. Niezwykła jest w tych wierszach siła przeżycia sakralności natury w
własnego człowieczeństwa, miłości do ludzi, a nade wszystko odkrywanie we wszystkim i we wszystkich samego Boga. A przecież tę poezję tworzył 19-letni zaledwie młodzieniec, człowiek świecki, który jeszcze nie podjął decyzji zostania kapłanem. Był w tym czasie studentem polonistyki i początkującym aktorem Teatru Słowa, Teatru Rapsodycznego. W poezji renesansowego Ksalterza autor, narrator bądź podmiot liryczny jawi się jako słowiański trubadur, pieśniarz sopotkowy i wreszcie jako pasterz psalmista Dawid, a zarazem król. W psalmie, a gdy przyszedł Dawid do ziemi macierzystej, poeta w słowach skierowanych do ziemi ojczystej zawarł najskrytsze tajemnice ówczesnych przeżyć, które później zaprowadziły go do kapłaństwa. Zatem dzisiaj ten wiersz można uznać za proroczy wobec własnych kolei życia świętego Jana Pawła. W sensie literackim przełom stylistyczny w poetyckiej twórczości Karola Wojtyły następuje około 1944 roku. W tym czasie powstaje cykl wierszy zatytułowany Pieśń o Bogu Ukrytym, który według znawców jego twórczości może być uznany za najpiękniejsze w polskiej liryce wyznanie miłości w najgłębszym tego słowa znaczeniu. W późniejszych utworach poetyckich, pisanych już przez kapłana, odnajdujemy jakby duchowe i intelektualne przygotowanie do homilii, rozpraw teologicznych czy listów apostolskich krakowskiego metropolity. Przykładem poetyckiego ujęcia personalizmu Karola Wojtyły może być cykl wierszy noszący tytuł Profile Cyrenejczyka. Józef z Cyreny to człowiek pomagający Chrystusowi nieść krzyż na Golgotę, niekoniecznie z własnej woli. I tak również my, ludzie współcześni, zaprezentowani z głębokim współczuciem i miłością przez poetę, idziemy za Chrystusem, niosąc własne krzyże na jakąś swoją Golgotę. Ojciec Święty zawiesił swoją twórczość poetycką prawie na cały okres pontyfikatu, by w roku 2002 ogłosić tryptyk rzymski. Sygnowany już imieniem Jan Paweł II. Cała twórczość poetycka Ojca Świętego, pisze krytyk literacki Marek Skwarnicki, jest zaciekaniem tajemnic życia i śmierci, obecności Boga w naturze i ludziach jako rzeczywistości sakralnej. Można za tym krytykiem zaryzykować stwierdzenie, że cały ten nurt twórczości jest jakby kluczem do życia wewnętrznego i wielu skrytych myśli i przeżyć natury mistycznej świętego Jana Pawła II. Podczas dzisiejszego koncertu zaprezentujemy Państwu wiersze zaledwie z kilku cykli, a to z renesansowego Ksalterza, z Pieśni o Bogu Ukrytym, z cyklu Matka, Profile Cyrenejczyka. Pominęliśmy teksty wymagające skupionej, wielokrotnej lektury. Natomiast wydamy nam się wciąż aktualne refleksje zawarte w poetyckiej prozie zatytułowanej Myśląc Ojczyzna, świadczące o wielkim umiłowaniu ziemi ojczystej, języka, dziedzictwa kulturowego, tradycji i wolności przez Ojca Świętego, będących podstawą istnienia narodu. Aby wprowadzić Państwa w duchowy klimat tej poezji, pozwolę sobie przeczytać fragment cudownego wiersza zatytułowanego Magnificat, hymn. Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego, Ojca wielkiej poezji, tak bardzo dobrego. On młodość moją rytmem cudnym obwarował, On pieśń mą na dębowym kowadle kował. Rozebrzmij, duszo moja, chwałą Pana.
Twego, sprawcy wiedzy anielskiej, sprawcy łaskawego. Oto spełniam po brzegi winogradu kielich, przy Twej uczcie niebiańskiej rozmodlony sługa wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanielił, żeś z lipowego pniaka kształt jędrny wystrugał. Tyś jest najcudowniejszy, wszechmogący świątkarz. Pełno jest brzusz na drodze mojej, pełno dębów. Oto jest niwa wiośna, podsłoneczna grządka. Oto jest młodociana grań tatrzańskich zrębów. Błogosławię Twój posiew wschodem i zachodem. Obsiewaj, gospodarzu, niwę Twą obficie. Ładny niech będzie żytni, smryczynowym grobem. Młodość rozkolebana tęsknotą i życiem. Niech Cię uwielbi szczęście, wielka tajemnica, żeś mi tak pierś rozszerzył pierworodnym śpiewem, żeś pozwolił w błękicie utonąć mym licom, żeś na struny me zesłał melodię ulewę. Żeś w melodii tej zjawił się wizją Chrystusa. Obecnie usłyszymy trzy psalmy z cyklu Renesansowy Psalterz Księga Słowiańska. Pieśń poranna, a gdy przyszedł Dawid do ziemi macierzystej i Emilii matce mojej. Panie, jan Dawid, syn Izaja, piastowy jest syn, Ty mi na sercu znak, te padłeś, zasłucham się w Twoim rynku. Wiosną przy obu, wiosną tęskną, ciało i siłę uwagi. Niechaj jesienią nie rozpędną tęskniące strumień. Ja jestem tak, jak jest pasterz, błagalną wiodę pieśń, by się zmiłować chciał nad miastem, byś brzmiło swoje pieśni. A gdy powstanie olbrzym Goliat, by złamać młodość mą, błagaję Ciebie, Synu, moją wspomożeniu swą. Taka jest pieśń poranna Dawida, pasterza. Wyznanie Ci dziś niosę, o ziemię jesienna, przypomnę wpierw. Tłum snuł się, tłum pojął za dumę słowiańskich dębów rzeźń. Tu pieśń moja pierwsza, jako łan ogrodziła, żem poczuł się tłumem, w którym rozpalić trza rozpłomienić ogień. Wśród Twoich ścieżek kwietnych biegałem jak pasterze, ziemio moja rodzima, i łączyłem z Bogiem drożyny Twe pagórne, i pleniłem chwasty, i umiatałem szlaki jasne idącemu. Z Ciebie jest wiosna tęsknot, wiosenne przeczucie i chęć, żeby w objęcia wysokiemu niebu rzucić ciało swe młode, od małości uciec. O ziemio, moja ziemio, Tyś mi dziesięcinę obrodziła najpierwszą pieśnią i młodością. Twoim chlebem się sycił, napawałem winem, aż oto mi tęsknoty wiatr jesienny rozciął, jakby jednym zamachem, jednym ciosem miecza poobalał posągi, widzenia pokruszył i kazał mi się z pieśnią, z tęsknotą sprzeczać i potargał cięciwem pięty i pieśnią uszy.
Wtedy ci powiem, ziemio, rodzima, dziedzino, nie słuchaj, co ci mówią przechodnie, co ludzie. Ja ci rzekę rzecz moją, ja wiem ją skądinąd. A ty, o ziemio, matko, posłuchania udzielę. Poram się z pieśnią, matko, ciągle nie obala ten wicher, co od świata przychodzi, ten zalew, co idzie jak 100 koni rozpętana fala, a ja falę pragnę nad tym wynieść falę. Tu się nauczył, matko, odmiennej nauki, stąd wysnuł tajnicę słowiańską, tu odkrył tę prawdę, którą twoje wyszumiałe łuki, tu melodią łaskawą pannej duszy dotknął. Jam się też rozszumiał, Bóg między bukami, taką święte stało pasterskie śpiewanie, żem zamarzył syn piastów, izraelski Dawid, by mi na czoło pańskie zeszło pomazanie. Widzisz, matko, trzeba wielkie oczy gdzieś wyłamać, a okute, a mocne trzeba rozłamać drzwiże u jasności. Trzeba co dzień w nowych chramach pragnąć i czuć, jak pieśń się nam na struny niżej. A chramy trzeba zbudować samemu, radością, duszą, wiesz, matko, duszą świętą i anielską. Z niej się buduje ten tęskniony kościół, z niej to jest czysta, niewinna jak dziecko. Z niej. Matko moja, oto ci wyznam budowę moją i tęsknot ci odkrywam wieko, i co się wali na mnie ten słowiański nawał i ból. Wiem już, matko, wiem, ty mówisz, nie kończ. Nie kończę, matko moja, ja się przytulę do wiosennych dni trochę, do wspomnień, do wspomnień, do tych piersi matczynych, a czule, i żeście znów są bliscy, bliziutcy, koło mnie. Matce moje, nad twoją białą mogiłą biały kwitną życia kwiaty. O, ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, siłą jak śmierć i pojęcie. Twoją białą mogiłą cisza jasna broni, jakby w górę coś wchodziło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, jak się dziś staje malutkiem. Twoją białą mogiłą, o matko, zgasły kochanie. Na usta przypadły bez siły. Twoje wieczne odpoczywanie. Chór Parady Świętego Jacka wykona obecnie Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta. Yeah.
największą prawdę ludzką, otkliwy pelikanie, ku tym sercu. Największą prawdę ludzką odkrywam w Tobie co dnia. Najszczerszy płacz dziewczęcy, modlitw serdecznych żerność, których co Maja słucha, gdy świat się pieśnią zapłodnia. Wtedy się w Tobie, o duszo, taka roztkliwia śpiewność, że wierzę w przemijanie najgorszych dni kata. W jasność wierzę idącą z Twojej wawelskiej gątyny, co nad słowiańskim ludem, jak Jowisz rzymski, stator, sprawiedliwości miarę i miarę dzierży czyn. I otóż w Wawelu symbol duszy słowiańskiej kształt. Nad kondygnacją kaplic, Zygmuntów renesansem, z cegieł się żebrowania w gotyckich okien światło pchną, ku rozetom pował, co nad zapuły pancerz. I zgoda jest dziwna tej duszy słowiańskiej i Wawelu, jak jedny chrąg melodia, jak symfoniczny prelud.